Witamy serdecznie po raz kolejny w Parku Maszyn. Tym Parku Maszyn dzisiaj zaprosiliśmy na krótką rozmowę, analizę przedsezonową debiutanta u nas na kanale, pana Tomasza Bajerskiego, trenera PSŻ-tu Poznań jako debiutanta właśnie pierwszej ligi. Witamy, panie trenerze. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie. Oczywiście mówię witamy, bo przeważnie obsiadamy naszego gościa we dwóch z Darkiem współprowadzącym, ale z racji spraw zawodowych niestety nie udało mu się przybyć, chociaż bardzo oczywiście chciał. I stąd też pierwsze pytanie. Z racji pana ogromnego doświadczenia, zarówno jako trenera, jak i też zawodnika w ostatnich latach na każdym tak naprawdę szczeblu rozgrywek, to proszę powiedzieć, jak wyglądają różnice między prowadzeniem zespołu właśnie w trzech tych ligach, bo chyba poza Sławkiem Kryjomem to jest pan no, takim ewenementem, który zasmakował no, dosłownie z każdego pieca. A już jako liczny zawodnika to już chyba nie ma takiego innego. No na pewno jest to ciężka praca. Wszystkim się wydaje, że to jest taka, przyjdzie sobie, popatrzy w program, tego zmieni, tego nie zmieni, ten pojedzie, tamten nie pojedzie. Jest to ciężka praca od początku sezonu, praktycznie może nie tyle co od sezonu, zaraz jak kończymy sezon, robimy składy zawodników, szukamy tych zawodników, trzeba się z nimi podogadywać, z jednymi się dogadasz, z drugimi nie. Więc to wszystko po prostu jest do tego stworzone. Ta praca trenerska, menedżerska polega głównie na takich analizach i czuciu tego żużla, czuciu toru, czuciu zawodników, patrzenia im głęboko w oczy, no i zmierzenia się wtedy z kibicami, z tą krytyką czy chwaleniem. Ja akurat mam to szczęście, że ja nie czytam za dużo tego, co piszą o mnie, o mojej drużynie, czy wygrywamy, czy przegrywamy, bo wiem, że jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest źle, to jest bardzo źle, później już jest jeszcze gorzej, więc staram się tego nie czytać jak najmniej. Wolę poglądać sobie coś innego i spędzić czas na przykład z narzeczoną czy z rodziną, aniżeli siedzieć i północy spędzać na czytaniu, a już nie daj Bóg na odpowiadaniu na te niektóre głupie, debilne komentarze. Więc ta praca jest naprawdę bardzo ciężka. I wymaga naprawdę dużej, dużej koncentracji i oczu dookoła głowy. Trzeba patrzeć na polewaczkę, jak ma jechać, jak u siebie, to wiemy wszystko, tak? Mm-hmm. Ale jednak na wyjazdach trzeba to kontrolować. Są ludzie do tego, którzy są przydzieleni do polewaczki, są ludzie przydzieleni do tego, żeby obserwowali, jakie jest równanie. Więc to wszystko jest ciężka, monotonna praca. Ale oczywiście... Tak, pewnie pan lubi, kocha całe życie, tak naprawdę to przecież dużo lub pana, ale można jakoś porównać tą na przykład tą drugą ligę do tego na przykład prowadzenia Apatora Toruń, czy to nie ma tylu kar. Nie ma tylu kar. Można więcej gadać. Tak? PG Ekstralidze, tak, są tam jakieś upomnienia delikatne, no ale w PG Ekstralidze są naprawdę, wszystko jest bardzo wnikliwie oglądane, są duże kary. Pierwszej też, tej drugiej jest troszeczkę luźniej, ale już to wszystko zmierza w dobrym kierunku, żeby to fajnie wyglądało, chociaż finansowo jest na pewno duża różnica między każdymi ligami, tak? Ale jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodów, czym się różni przygotowanie zawodów w Ekstralidze, a w drugiej czy w pierwszej? Ja nie widzę żadnej różnicy, a koszty są takie same. No i pierwsza i druga liga nie dostaje z telewizji takiego siana, jak dostaje PG Ekstraliga, więc tu jest ta największa różnica, a no niestety mechanicy są ci sami, tak? Bo Ryszard Kowalski robi silniki dla drugoligowca, dla pierwszoligowca i dla zawodnika z PG Ekstraligi, ale ceny są u Rysia Kowalskiego takie same. To nie jest cena, że mniej zarabia, mniej ma za punkt, to ma taniej. Po prostu to są takie głównie takie duże różnice. Rozumiem, ale dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, jakich zmian potrzebowano, czy jeszcze może potrzebujecie w Poznaniu, do tej właśnie transformacji między liniami, ligami właśnie. Czy tutaj coś jakieś duże zmiany? Czy coś z infrastrukturą? Nie uważam, żeby tam były potrzebne jakieś zmiany. Od momentu, kiedy przyszedł Kuba Kozaczyk, prezes i właściciel firmy Investon, jest naprawdę wszystko bardzo profesjonalnie robione. Ja myślę, że Kuba też bardzo dużo korzysta z moich rad i z osób, które są też w klubie, które były gdzieś tam. Nie obraża się o coś takiego, że jeżeli ktoś powie, że to jest źle robione albo że tak nie może być robione, poprawiamy, korygujemy, dążymy do 100% profesjonalizmu i wtedy nam się dużo lepiej i łatwiej pracuje, podejmuje się jakiekolwiek decyzje, zdecydowanie łatwiej. Super.
A proszę powiedzieć na ten moment, kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu, może pan coś powiedzieć o ewentualnych wzmocnieniach Skorpionu, czy jednak konkretne plany są już, przygotowania szykujecie stricte pod tych zawodników, których posiadacie? Czy są jakieś możliwe, nie wiem, czy powroty, czy jakieś kolejne wypożyczenia, na przykład stare, nowe z zeszłego roku? Ja powiem tak, no skład mamy taki, jaki mamy, taki chcieliśmy. Na taki skład było nas stać finansowo. To jest najważniejsze. My chcemy być klubem stabilnym i wypłacalnym. Takim klubem jesteśmy. No jest jeszcze możliwość wypożyczenia Francisa Gusta, który wrócił po kontuzji. No ale to akurat się tak składa, że tu czekamy też na decyzję Wrocławia i zobaczymy, jaką decyzję Wrocław podejmie. No ten skład, co mamy, mamy młody, ambitny, niektórzy po większych przejściach, inni po mniejszych. Zawodnicy to są tacy, którzy chcą się pokazać na pewno, chcą zaistnieć, a inni chcą wrócić na wyższy poziom, więc mając dobre pieniądze z kontraktu, zainwestowane oczywiście w sprzęt, co na to mamy dowody. Zresztą ja po tylu latach jeżdżenia, to ja poznam nowy silnik, czy silnik wypolerowany, czy nowe sprzęgło, czy tarczki, linki, to wszystko widać. Więc jeżeli nie będzie zainwestowane, nie będzie w wyniku i zawodnik nie będzie jechał u mnie w składzie. Tym bardziej, że mamy jednego zawodnika ponad to już. Jeżeli by doszedł Francis Gust, to mamy dwóch. Więc walka o skład będzie, ale na pewno tej walki nie będzie o skład na treningach, tylko są od tego sparingi. Okej. W takim razie przejdźmy do takiej, powiedzmy, części obowiązkowej tego wywiadu, analizy przedsezonowego, i proszę powiedzieć, jakie pana zdaniem są największe atuty PSŻ tu Poznań na ten 2023? Młodość i ambicja drużyny. Do tego dodam też tor i mam nadzieję, że w tym roku także uda mi się robić tor bardzo powtarzalny, bo ostatnie 5 czy 6 nawet kolejek były to tory praktycznie identyczne. Czasy były identyczne, no mimo tego, czy było 40 stopni, czy 20, wiedzieliśmy, w którą stronę iść z przełożeniami i najlepiej było to widać na meczach półfinałowych, a także na meczu finałowym, tak? Czyjaliśmy z Rawiczem, było to dobrze widać. No a z Opolem to było takie, już w 100% byliśmy fantastycznie przygotowani, wiedzieliśmy co, jak, gdzie iść, zanim zawodnicy z Opola się troszeczkę skumali, co się dzieje z torem, jak trzeba jechać, którędy jechać, jak się w ogóle przełożyć. To już był chyba siódmy bieg, czy szósty, już było 20 chyba 1, czy 31 nawet do 11, więc naprawdę był to świetny mecz. Zawodnicy po tylu meczach, które jechali u siebie, praktycznie nie zmieniali przełożeń. Delikatne korekty, może 1-2 stopnie dysza, może zapłon, może dysza też o piąteczkę mniejsza, większa. Wszystko wiedzieliśmy, co robić i to myślę, że to będzie naszym atutem. A to też jest tak, że teraz ukrywacie ten swój tor przed pierwszoligowcami w sparingach? Nie będzie tutaj żaden zaglądał Nie, to tak po prostu wyszło. No, mogliśmy jechać sobie sparing czy z Bydgoszczą, czy z Zieloną Górą. To są kluby, które no można by powiedzieć według nazwisk patrząc, to można by powiedzieć, że nie są w naszym zasięgu. No ale ja już jeździłem, będąc zawodnikiem w Toruniu, mieliśmy nazwiska Kramp, Rickardson, Protasiewicz, Bajerski, Jaguś, Miedziński, Ząbik, no i też nie wiem, zdobyliśmy już co Polski, a według nazwisk powinniśmy to golić przez 3 lata. Dokładnie. Bardzo dobrze to pamiętam, te lata, ten sezon. A proszę powiedzieć w takim razie, gdzie największe rezerwy tkwią w zespole? Która formacja może nie osiągnęła jeszcze, powiedzmy, 100% mocy przerobowej? Ja myślę, że tutaj dwóch Duńczyków, Salk, Breum, do tego Kevin Pfeiffer, który naprawdę po końcówkę miał świetną, też po zmianie numeru startowego, gdzie jeździł gdzieś tam zawsze z jakimś innym numerem, ja starałem się nie szachować tymi numerami, zamieniłem go z Kasprem Gomulskim, dałem mu 9 na wyjazdach 1 i od tamtego momentu poczuł się naprawdę mocny, psychicznie na niego to świetnie zadziałało, no i zaczął robić naprawdę dobry wynik. No tak, ale on teraz przechodzi już do tej formacji seniorskiej, tak właśnie ten więc Breum i ten Salk, o którym pan mówił, to są zawodnicy, którzy będą walczyli o te miejsce u 24, tak? Bo Kevin to pewnie o tym seniorskim. No nie ma już pewnego miejsca w składzie, tak? Okej. Okay. Mamy duże pole do manewru, tak? Bo możemy sobie pokombinować różnie ze składem, możemy sobie wstawić tego do składu jednego na 8, możemy wstawić sobie juniora zamiast Polaka. Więc mamy, o Jezus, mamy tyle opcji, jeszcze nawet dzisiaj przed
nagraniem rozmawiałem tutaj z moimi konsultantami, z którymi naprawdę dużo rozmawiam, a także z prezesem Kubą, więc mamy naprawdę dużo opcji, mając takich zawodników jak Salk i Brem, którzy jeden idzie 24, drugi 23, jedzie sobie spokojnie z ósemki za kogoś, więc tych opcji mamy naprawdę dużo. Jeżeli by doszedł jeszcze Francis Gust, to naprawdę trzeba się nieźle nakombinować i to jest właśnie ta praca menadżera. No tak, tak. A coś może pan powiedzieć o Aleksandrze Łoktajewie, który się pojawił ponowno w klubie, to on jest, będzie nadganiał przygotowania, czy jest w pełnej formie, jak to wygląda u niego? Nie, no bardzo dobrze sobie radził na jesieni na treningu, jeżdżąc co prawda samemu, tego się nie zapomina. Wszystko się okaże w praniu, tak? Myślę, że ta przerwa nie powinna mu zaszkodzić. Ja uważam, że wręcz powinna go zmobilizować do dobrej jazdy. Sprzętowo na pewno będzie przygotowany. Okej, okay, super. No fajnie, to się naprawdę zapowiada. No widać ten skład szeroki, może się chyba robić Mistrzostwa Poznania tak z samego składu. Pewnie taka osiemnastka. Nie, prawie mamy, nie mamy, no ale jest naprawdę prawie, skład prawie. Jest bardzo ciekawy, ale też ten skład ma bardzo, bardzo dużo niewiadomych. Dokładnie, tak jak pan mówi, tych głodnych, chętnych udowodnienia czegoś. A takie kolejne pytanie, według pana, z jakimi zespołami będziecie sąsiadować w tabeli po fazie zasadniczej? Który będzie nad, a który pod? Ja bym chciał sąsiadować z Zieloną Górą, z Bydgoszczą, z Łodzią, no ale czy to tak będzie, to zobaczymy. No. Ja naprawdę wierzę, bardzo mocno wierzę w tą drużynę. Mieliśmy też rozmowy z innymi zawodnikami, ale patrząc na nazwiska, cały czas powtarzam, które nie jeżdżą, chociaż zdarza się, że naprawdę te nazwiska jadą w niektórych przypadkach, to myślę, że tutaj będziemy jakiś Rybnik, Gdańsk, Landshut, te tereny tutaj będziemy gdzieś. Myślę, że od 5 do 8 jesteśmy w stanie kurczę utrzymać się. Okej, okay. I oczywiście tego życzymy. Teraz kolejne pytanie to jest, może pan sobie wybrać od 1 do 5 liczbę, cyfrę 4. Nawet. 4, okej. Okay. I powiedzieć kilka słów. Ja tutaj dam do kamery, żeby nie było, że było losowanie. Łódź, dokładnie. Kilka słów o Łodzi. Wady, zalety. Gdzie ich uszczypnąć? Ja myślę, że tor w Łodzi jest tutaj fajnym torem, gdzie wszyscy lubią się ścigać i wszyscy lubią tam jeździć. I trzeba dobrze wiedzieć, gdzie się tam jeździ, jak się jeździ, którędy. Więc tego trzeba przypilnować. To jest... Myślę, to jest krótki tor. Tak, ale tam jest bardzo dużo ścieżek do wyprzedzania, krawężnik, duża, mała. To jest tor do walki. I tutaj myślę, że tu drużyna z Łodzi mogła mieć w poprzednich latach troszeczkę problemów, bo widzieliśmy, Landshut przyjechało w ubiegłym roku i wygrało sobie spokojnie w Łodzi, tak? No właśnie. Więc tutaj bym upatrywał to bardziej w geometrii torów, aniżeli w przygotowaniu tego toru. Więc tutaj myślę, że Łódź może mieć problemy. Jeżeli chodzi o skład, jak się nie wzmocnią, to myślę, że będą też drużyną od miejsca 3-4 do 8, biorąc pod uwagę to, że nazwiska, cały czas powtarzam, nie jeżdżą. A właśnie tak, a propos tych wzmocnień, to też tak pan, bo widać, sporo tych zawodników nie podpisało kontraktów. Nie wiem, no jak właśnie odchodzący od was René Holta, czy no Zagar, nie wiem, czy będzie próbował do tej Ekstraligi, ale jeszcze kilku zawodników zostało, Kościuch między nimi, Miesiąc, Paweł. Czy uważa pan, że dużo się zmieni jeszcze przed tą pierwszą kolejką albo przy tym pierwszym okienku, że jednak te pierwszoligowe zespoły będą zmuszone do tego, żeby te składy pozmieniać i wtedy w ogóle się przewartościuje ta liga, nie wiem, wzmocni, czy nie? No, czy uważa pan, że jest spokojnie? Nie wiem. Zawodników, żużlowców jest tak mało, że jeden zawodnik idący do jednego klubu, przykładowo Matej Zagar, może diametralnie zmienić układ w drużynie. Tylko czy ktoś da te pieniądze Zagarowi, tego nie wiem. Ale myślę, że sytuacja w polskim żużlu jest taka wesoła, można powiedzieć, jak to mój prezes Jakub Kozaczek mówi, to jest cyrk. Bo dzisiaj nie ma na zawodnika pieniędzy, klub nie ma pieniędzy, a za chwilę podpisuje kontrakt z takim zawodnikiem. No i wtedy się zaczynają schody, okej, są mocni, fajnie, tylko trzeba to wszystko popłacić, tak? Więc ja myślę, że już pierwsze sparingi pokażą dużo, co kto potrafi i może być tak, że komuś gdzieś się noga powinie, no i ten Zagar, Holta zaraz znajdą zatrudnienie.
A jest już plan na sparingi jakieś konkretne, czy jeszcze ustalacie termin? Tak, mamy sparing, dwa sparingi z Gniezdem, mecz wyjazd z Rawiczem, a także u siebie mamy mecz taki treningowy z Daugavpils, ale co najważniejsze, mamy też 2 kwietnia mecz PSŻ kontra zawodnicy pierwszej gwiazdy League. Więc zobaczymy, kto tam będzie jeździł w tamtej drużynie. I to myślę, że to będą takie sprawdziany dla moich chłopaków, który z nich będzie jechał w składzie. Okej, to tyle z takich pytań żużlowych. Jedno takie dodatkowe na rozluźnienie, chociaż może na rozluźnienie powinno być na początku, a mamy akurat na końcu, jesteśmy dość wywrotowym kanałem, proszę powiedzieć. Czy ma pan jakiś smakołyk, bez którego nie jest pan w stanie się obejść, żyć, czy w ogóle być w pełni szczęśliwy? Jakby to tłumaczyć z angielskiego, czym się pan truje? Czy niektórzy menadżerowie z zeszłego roku mówili na przykład snus, czy jakieś chipsy. Czy ma pan taką rzecz, którą bez której nie można? Bardzo lubię czekoladę Nussbeiser z okienkiem też. Czekoladę jem bardzo często, ponieważ też ona zaspokaja bardzo dosyć mocno głód. I mam takie przykłady w meczach, czy z pierwszej, drugiej ligi, czy z PG Ekstraligi, że no dobra, to nie ma sensu, już jeść obiadu, mecz, 2 godzinki, półtorej, pojedziemy sobie na dobry obiadek po. No i tak było właśnie między innymi w meczu z Rawiczem, gdzie jeździliśmy, chyba 3 godziny 30 minut trwał mecz i ta czekolada trochę przyciągała. To była po prostu mordęga przy 40 stopniach i 3 godziny 30, 40 minut wszystko trwało, plus przygotowanie, więc jakieś 6-7 godzin na pełnych obrotach. Ale to też za czasów bycia zawodnikiem też tam pan tam trzymał te okienko w kieszeni? Nie, ale bardzo często. To jest taki mój priorytetowy smakołyk. Okej. Okay. Też to było. Okej. Okay. Super, no dziękujemy serdecznie za ten krótki wywiad przedsezonowy. Fajnie, że udało się zgrać ten termin i spotkać, bo wiemy też, że mówi pan, że troszeczkę te zdrowie ostatnio leciwe, te ostatnie dni. Pierwszy raz fajnie, od 3 lat, to nie ma tragedii, nie? A, no to też dobrze. Ale trzymam kciuki, żeby właśnie kolejny raz spotkało to pana za kolejne 3 lata. Oczywiście zdrowia w sezonie, bez żadnych wypadków zawodników, żeby pewnie wszystko przeszło bezboleśnie, można powiedzieć, ten sezon jako Beniaminka. Oczywiście utrzymania, bo też tego życzymy wszystkim, chociaż ja trochę mniej, bo ja jestem z Gdańska i ja wiem, że będzie trudno tutaj. Trzeba pożyczyć życie, no tylko dokładnie. Także dziękuję serdecznie. Mamy nadzieję, że może uda się po sezonie porozmawiać, jak to było. Oczywiście nie ma problemu, śmiało może dzwonić. Super, Poznania. Także dziękujemy jeszcze raz za wizytę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Park Maszyn, dziękuję. Właśnie menadżer, oczywiście PSŻ tu Poznań, był naszym gościem, Tomasz Bajerski. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdrowienia, trzymajcie się. Pa, pa. Dzień, pozdrawiam.